wiesz, jeśli cały czas kontakt i współżycie rodzinne ma polegać na tym, że się kopie tam, gdzie człowiek ma najczulsze miejsce i kopie i całe to zbliżenie polega na kopaniu się. Zosiu, ja rozumiem, tylko widzisz, nikt nie gwarantował ci, że życie rodzinne jest samą atrakcją. No. To znaczy, niby Kościół takie rzeczy gwarantuje, albo konstytucja, która mówi, że rodzina jest podstawową komórką socjalistycznego społeczeństwa, prawda? No, ale nigdzie bezpośrednio nie wynika, że rodzina to jest coś innego niż grono ludzi, którzy tak jak się lubią, tak się nie znoszą. To znaczy, każdemu uczuciu, zgodnie z teorią Junga, jeśli jest dość silny i dość jednostronny, musi odpowiadać tłumione, intensywne uczucie antagonistyczne, które po pewnym czasie wyjedzie, prawda? Jeżeli w dzieciństwie bardzo kochasz matkę albo ojca, to po pewnym czasie nagle czujesz, że tak byś mu dosolił. Nie wiem, czy tak jest. Nie, u mnie nigdy czegoś takiego nie było. U mnie chyba jest coś takiego, wiesz.